Siemaneczko, witam wszystkich, Szuwar z tej strony. Moi drodzy, lecimy z zaległym filmikiem o oksandrolonie. Właśnie miałem to dla Was nagrać. Zbierałem się do tego. W końcu nagrałem. Jak pewnie wiecie, dla tych moich takich stałych subskrypentów, byłem na tym środku przez okres wakacyjny. Teraz troszeczkę kuracja się zmieniła, ale przez okres wakacyjny brałem oksandrolon w dawkach 30 mg na cały dzień. Więc mogę się coś na ten temat wypowiedzieć, na temat tego środka. Oczywiście były tam też inne dodane. To gdzieś musicie poszukać sobie w filmach dalej. Wakacyjna bomba, czy coś w tym stylu. Czy aktualny cykl wakacyjny. Jest tam podane, co brałem, wszystko jak na dłoni. Tam możecie się dużo też dowiedzieć. Ale powróćmy tutaj do tematu oksandrolonu. Obiecałem, że nagram. Więc moi drodzy, co to jest oksandrolon? Od tego trzeba zacząć. Nazwa pochodna, nawar i tego duperele. Szczerze powiedziawszy, możecie sobie to wbić w internet i sobie przeczytać i wszystko będziecie wiedzieć. Ale ja, że tutaj testowałem już ten środek, chcę się wypowiedzieć po swojemu. Ten środek wynaleźli, moi drodzy, dla ludzi chorych. Jeśli ktoś ma, nie wiem, gościa czy kogoś z rodziny chorego na AIDS, albo nie wiem, kogoś chorego na osteoporozę, to moi drodzy, możecie sobie załatwić w aptece oryginalny oksandrolon, gdzieś na receptę, wysłać kogoś, nie wiem, z rodziny, przyjaciół i tak dalej. Oczywiście nie życzę, żeby ktoś tam miał takiego kogoś w rodzinie, ale jak ktoś tam ma, jest opcja, bo to ponieważ jest lekarstwo na te właśnie choroby, po to wymyślili, więc gdzieś tam tą receptę można sobie dorwać. Wtedy będziecie mieli pewność, że oksandrolon jest oryginalny. Ponieważ jeśli chodzi o podróbki, kurwa, sądzę, że 80-70% jest podróbek na rynku. Ciężko w chuj dostać dobry oksandrolon. Jeśli myślisz, że masz dobry oksandrolon, to znaczy, że masz podróbkę. Nie, no świruję, ale naprawdę jest ciężko strasznie z oryginalnym oksandrolonem. Też to wymyślili w latach 50-tych, 60-tych dla dzieci. Dużo jest stosowanie tego środku. Bardzo dużo stosuje takich młodzieniaszków, ponieważ nie jest on androgenny i tak dalej, BBB. Stosują to młodzi ludzie, 16, 17, nieraz 15 lat, ponieważ ma małe skutki uboczne, nie wypierdala tak wątroby i po prostu nie hamuje wzrostu, czyli to jest takie najważniejsze. I dużo takich młodych ludzi chce sobie podbudować siłę i stosuje taki oksandrolon. Z czego osobiście ja uważam, że odradzam, bo tak jak kiedyś wcześniej nagrywałem, moim zdaniem, to jest fachowo udokumentowane. 21 lat, jak się samiec rozwija do 21 roku życia, rozwija się mózg, kości i tak dalej. Więc dopiero można zacząć przygodę z hormonami. To jest oczywiście moje zdanie, jak ktoś chce szybciej, to jest na własną rękę. Właśnie, kurwa, zastrzegam sobie tutaj, że nie namawiam do brania jakichkolwiek sterydów i używek. Więc moi drodzy, tak, miałem takich podopiecznych, młodych, co brali ten oksandrolon i tego nie piszę w książkach, bo przeczytałem też kilka książek. Nie piszę tego w książkach, strasznie wychodzi ginekomastia. Niby nie powinna wychodzić, ale wychodzi, i czyli w trakcie trwania cyklu na samym oksandrolonie, bo mówimy tutaj o samym oksandrolonie, więc zalecałbym po prostu podawanie tamoksyfenu. W jakich dawkach? Dawki to są różne. Jedni biorą więcej, drudzy biorą mniej. Jeśli chodzi tutaj o oksandrolon, mówię w dawkach 30 mg. Kobiety biorą od 10 do 15 mg na cały dzień. Zawodnicy, tacy jak ja, biorą już od 50 do 70 mg. A nieraz słyszałem, że nawet niektórzy pod 100 podchodzili mg w ciągu dnia. No to już są duże dawki. Ja brałem około 30. Byłem zadowolony mega z efektów. Muskulatura zrobiła się taka twarda. Siły na sztandze. Na sztandze około 10 kg tak przytyło. Zresztą ja się tak... Ten ogranicznik taki mój siłowy trzyma się w ryzach, ale dając takie coś młodemu człowiekowi, widać znaczną poprawę wyników siłowych. Nawet z takiej sztangi 100-kilowej
po 8 tygodniach potrafi to wzrosnąć do 100-125 kg, także 20-25 kg na sztandze przez 8 tygodni, no to dosyć, to jest duży progres, zwłaszcza nie mówimy tutaj o gościu 100-kilowym, tylko o takich drobnych chłopaczkach, więc naprawdę widać spory progres. Jeśli widać, moi drodzy, ten progres na masie mięśniowej, że bierzesz ten oksandrolon i dużo tyjesz, to tak naprawdę nie wpierdalasz tego oksandrolonu, tylko wpierdalasz prawdopodobnie metanabol. Po dobrym oksandrolonie ta masa mięśniowa wcale praktycznie nie idzie do przodu, jest tylko odczuwalna siła i jakość umięśnienia. Ta jakość umięśnienia robi się taka gęstsza, bardziej prążkowana, taka bardziej nabita, ale jeśli chodzi tutaj, żeby wziąć i zrobić sobie masę mięśniową, to nie jest ten oksandrolon. Co by tutaj jeszcze dodać? Jeśli chodzi tutaj o odblok, to Was pewnie zainteresuje. Jeżeli bierzecie oksandrolon w dawkach od 10 do 30 mg, czyli takie te podstawowe daweczki, moi drodzy, nie musicie się odblokowywać. Po takiej kuracji 4-8 tygodniowej nie musi być brany odblok, ponieważ to taką gospodarkę hormonalną nie zaburzy za bardzo. Jeśli dodajecie do tego inne sterydy, owszem, musi być ten odblok, ale jeżeli sam oksandrolon, nie musicie się odblokowywać, no chyba, że bierzecie wtedy jakieś tam większe dawki, wtedy gdzieś tam jakiś ten klomid można sobie zażyć, ale przeważnie po oksandrolonie się nie odblokowujemy. Tak jak wcześniej wspomniałem, jeśli chodzi tutaj o wątrobę, gdzieś tam 17, alkaidowo, alfa, kurwa, to wszystko możecie wyczytać sobie z internetu. Niby nie ryją wątroby, ale gdzieś tam każde tabletki ryją wątrobę, ale to każde. Tylko wątroba jest takim narządem, że ona potrafi się fajnie zregenerować. I typu, jak są inne tabletki typu metanabol, anapolon czy turanabol, one bardziej szkodzą na wątrobę. Jeśli chodzi o oksandrolon, to jest taki najłagodniejszy ze sterydów. Tak jak też wcześniej powiedziałem, to jest dla takich młodych chłopaczków, dla nowicjuszy, dla takich gości jak ja. To już się stosuje w kombinacjach. Można to kurwa mieszać ze wszystkim. Oksandrolon, jak witamina C. Można napierdzielać ze wszystkim. Ja akurat brałem Propa Winstrol i do tego oksandrolon i efekty były naprawdę. I brałem malutkie daweczki, malutkie dawki. Naprawdę ta forma była super. Możecie sobie sprawdzić też na Instagramie, jak wyglądałem w wakacje. Teraz jak wyglądam. Waga około 92-93 kg. Tak się trzyma. Jakoś nie zamierzam spadać sobie niżej. Tyle mi odpowiada. Tyć jakoś też nie uśmiecha mi się tyć. Także ten oksandrolon naprawdę robi robotę. Można go spróbować, ale tak jak wcześniej wspomniałem, dobry oksandrolon. Bo pamiętajcie, kurwa, podróbki są wszędzie. Jeśli chodzi o wojowników MMA, czy to, nie wiem, sporty walki, nazwijmy to ogólnikowo, sporty walki, jest też stosowany oksandrolon. On zazwyczaj mieszany jest z testosteronem lub jeszcze do tego jest dodawany masteron. Dosyć często wykrywa się właśnie u zawodników oksandrolon. Biorą to zazwyczaj na siłę i na wytrzymałość. I tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma dużego wzrostu wagi. Jeżeli ktoś sobie tam walczy, ma określony limit wagi, to dla niego podawanie takich środków, przy których masa mięśniowa nie wzrasta dużo szybko i porządnie, więc takie środki są zażywane. Okres półtrwania, czyli ile taka tabletka siedzi w organizmie? Około 8-9 godzin, czyli przyjmijmy, taka dawka średnia to jest 30 mg, to przyjmijmy, że to jest rano, po południu i gdzieś tam wieczorem są przyjmowane te dawki. Ważne, żeby je przyjmować po posiłku, żeby tą florę bakteryjno-jelitową po prostu nie zaburzało. Jeśli chodzi tutaj o kobiety, bo gdzieś mnie tam kobieta zahaczyła na pewnych zawodach, pozdrawiamy. Jeśli chodzi tutaj o kobiety, dawka 10-15 mg stosuje się od 4 do 8 tygodni. No wiadomo, można pociągnąć dłużej, ale jeśli chodzi o orale, te tabletki, no to po 8 tygodniach albo sobie zrobić przerwę, albo zamienić sobie to po prostu na inny oral, bo po prostu już no, nie będzie już tego efektu, jaki powinien być. Więc jeśli, tak jak mówię, oksandrolon 8 tygodni to jest max, później odstawiamy lub zamieniamy. Kobiety mówiłem ile,
jeśli chodzi o cykle miesiączkowe, kurwa, nie chcę tam doradzać, bo to jest kurwa magia, co tam się dzieje z tymi układami hormonalnymi kobiet. Tego jeszcze nie przestudiowałem, także wolę bardziej ogarniać facetów. To wszystko w tym temacie. Mam nadzieję, że powiedziałem większość. Łagodny steryd, można napierdzielać jak witaminę C. I to jak mówię, z dostępnością dobry oksandrolon jest kurwa drogi. Nie ma oksandrolonu kurwa za 50 zł. To sobie wybijcie z głowy. Jak jest jakiś za 50 zł, no to ja z chęcią kurwa kupię. Linki do Instagrama, do fanpage'a macie poniżej. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Forma jak zwykle w sztosie. Kurwa, kiedy zejdę z tego cyklu. Pozdrawiam, trzymajcie się, dobre mordeczki, do usłyszenia.